Jausenajcy, witam was bardzo serdecznie w Splinter Cell Conviction. Jest to bardzo już stara gra. Mianowicie jest to gra opowiadająca o super mega zarobistym tajnym szpiegu, który w tej części jest na emeryturze, że tak powiem. I zabito mu córkę i poprzez różne maklowanie go właśnie poprzez to, że wmawianie mu, że jego córka, obiecywanie, można by powiedzieć, że jego córka żyje, wymusza na nim, że tak powiem, ponowne wskoczenie w, że tak powiem, mundur i wykonywanie tajnych misji. Ja tą grę już kiedyś przeszedłem, ale było to dosłownie lata temu, także naprawdę mało co pamiętam, ale ostatnio na urodziny dostałem tą grę na Steam od moich kumpli i postanowiłem, dopiero teraz w zasadzie pomyślałem sobie, że dlaczego by nie nagrać z tego serii? Jest to bardzo fajna gra, zręcznościowa, nudzić się przy niej w zasadzie nie da. Jeszcze jest to w zasadzie o szpiegach, tak? A więc Icy Spy, więc myślę, że it fits. Także dość tego biadolenia, spróbujmy sobie zagrać. Tutaj już, jak zauważycie, chwilkę zagrałem, ale głównie zrobiłem to po to, aby sprawdzić, jak gameplay wychodzi na komputerze oraz dopasować myszkę do moich różnych celów. A teraz zaczynamy grę. Just do what you have to do. I always do, Sam. I always do. Traitor. It's a trap. It's a trap. It's a fucking trap. Mamy jakieś przesłuchanko. The thing you have to understand is this. The Sam Fisher you knew is dead. America killed him, asked him to make one sacrifice too many, cross one line. Czytać raczej nie będę, ponieważ postacie tu mówią, no i napisy są PL. Także myślę, że czytać potraficie, a więc. Ran down his daughter and vanished. She was the one thing in his life that humanized him. And his agency killed him. Set him up, turned him loose, and told him to pull the trigger on his best friend in a dirty New York City basement. Irving Lambert died by Sam's hand that day. And so did Sam. So he left. Left Third Echelon, left the life he knew. Left America and mom and apple pie, left it all behind. He hopped off the grid and went walkabout, looking for a reason to go on living. Eventually he found it. He caught a whisper in the wind that maybe his daughter's death hadn't been an accident. No, to co wam mówiłem właśnie. He heard a name. And he found somewhere to go looking. A city called Valletta. It's in Malta. Excuse me, sir. Yes. Phone call for you. Please accept this. Compliments of your home. Gdyby tak do mnie przychodził gościu, proszę bardzo, odbierz sobie, tutaj masz, tu wszystko za darmo, to jest na koszt rozmówcy. Who is this? How do you find me? Give me a little credit, Sam. Don't tell me you don't recognize my voice even after all this time. Grim, what do you want? To save your life. We can go from there. A team of armed men just entered the marketplace looking for you. They're closing in on your position. Unless you do exactly what I say, this will be a very short conversation. I'm not doing a damn thing until you tell me how you found me. We're Third Echelon. We've got an eye on everyone. Look up. You'll see it. Okay, mamy pierwszy tutorial. Spójrz w górę. I see it. Hop. Then hello. I can take you back up to safe altitude and you can get moving. You still haven't told me how you found me. Move. You've got multiple hostiles inbound on your position, and from where you're at, you're a sitting duck. Now get to that group of stalls in the market. There's a lot of cover for you there. All right. Just like the old days, huh, Grim? Just like the old days, Sam. Are you carrying? Yeah, but I'd rather not risk a firefight when there are civilians around. That's very noble of you.
But right now, what matters to me is getting you out of there in one piece. So get to that group of booths right now, or I can't help you, Sam. Everybody leave! Get the We're fuck out going here. In! Hey, motherfuckers! Good. Now let's get you a little closer to those targets in the light over there. Go cover to cover until you reach the luggage stand. Make it there, and I might be able to help you out. Lubię osłony. Fajnie by było, jakby faktycznie w takim prawdziwym życiu taka ciemność, jak tu widzicie, wystarczała, żeby gościucie no, nie widział dosłownie nic, z czego, że gościu no, chodzi tutaj ewidentnie, prawda? Okej, okay, tutaj nam go rozwalili światełka. Sara. Jakie maleństwo takie kosiane. Cześć maleństwo. Akurat. A tu jest światełko. Włącz światło. Proszę bardzo. There's nothing to be afraid of in the dark. Sometimes darkness is a good thing. Na przykład, kiedy trzeba usnąć. Prawdziwy przykład ojca. Teraz wyłączamy. Nie ma takiego spania. When it's light, you can't see into a place that's dark. But when it's dark, you can see what's around you much better. Kiedy ekran staje się czarno-biały, jesteś ukryty, jesteś biały, jesteś ukryty w cieniu i wrogowie nie są w stanie cię zauważyć. Znaczy ja wiem, że to zrobili tak w grze, żebyś widział, co się dzieje, prawda? Być może w prawdziwym życiu, że tak jakby wyłączyli te specjalności, które pozwalają nam zobaczyć, co się dzieje, że tak powiem. Tutaj pewnie jest na tyle ciemno, że ona go nie widzi. Now take a look at your mobile. You can see it really well, right? If there were monsters standing underneath it, because I can see it, maybe I could make it fall on them and they'd go away. And it would fall on their heads and they wouldn't be bad anymore? That's my girl. Daddy, what was that? Daddy needs you to stay in bed now, okay? He's gonna shut the door and he'll be back real soon, all right? Okay, Daddy, I love you. Stay in bed. There you go, Sam. I skąd ja mam pistolet? Tak naprawdę, skąd ja mam pistolet? Holy shit! Guys, over there, there! You wanna hide? No, fuck you! Nope, I do not want to hide. You wanna fuck with me, Ed? Zastrzel bandytów. Come out and show yourself, fuckface! Myślę, to jest takie ciekawe, że... Czasami masz namierzone na głowę, prawda? A zanim się wpili, jest jakiś taki dziwny lag i nie trafiasz po prostu. Tak jak przy sobie widzieliście. Tutaj nam się chyba ktoś włamał do domu. Ale wdarli się chyba do bardzo złego domu. C. Dobra, mamy headshota. Teraz, jeśli dobrze pamiętam, to Q. Się zaznacza i wtedy mamy tutaj opcję E i likwidujemy i wtedy Samba, Ultra i Bota. Tak, tak. Dad, what did you do to them, Dad? Sarah, baby, don't look. Miałeś zostać w łóżku. What are you doing? Sam, talk to me. Sam? Sam, are you there? Come on, don't check out on me. Graham. Oh, there you are. They brought in some reinforcements and the man called the shots is with them. Get a hold of him. I'll ID him and you can figure out what questions to ask. Dobra, nie będę się wtrącał, to jest tylko część tego. To jest tylko część... O, i teraz ma pistolet, nie? Ale szczerze, nie chciałbym. Nie chciałbym, co jest? Aha, to muszę to teraz zrobić, tak? No dobra. Nie chciałem marnować, że tak powiem, tego, ponieważ w takich sytuacjach wolałem jednak wykorzystywać swoją celność, że tak powiem. Dobra, tu nie ma nikogo. Dobra, zamknij się. Osłona, dzięki. W
takich sytuacjach jak to zawsze jest jedna osoba, która podchodzi sobie do rogu i jest dla nas idealną okazją do nabicia sobie tutaj. I dla mnie bardzo fajną opcją, bo jak takie coś się pojawia, jak przed chwilą widzieliście, to znaczy, że ktoś spojrzał na chwilę na nas. Tutaj trzeba znaleźć, zaznaczyłbym tych dwóch i zabiłbym tego. Dobra. Yep, you are not screwing it up. I yep, prosto w kibę. Przesłuchaj Gramkosa. I jedno, co jest najlepsza opcja po prostu w tej grze, to są te przesłuchania po prostu, gdzie masz różne opcje, na przykład tutaj, patrzcie. Rozwalałem mu łeb o kibel, nie? Ho-ho. Jestem ciekawy, czy w prawdziwym życiu by tak łatwo by dało się to rozpieprzyć. Nie wiem, czy sam jest aż takim twardzielem. It's Corbett. Andre Corbett. Runs drugs, guns. Anything people want, he gets it for them. Not good enough. Why does Corbett want me dead? Teraz próbujemy. Oh yeah. Rozwalamy mu łeb o lustro. Z czego dziwne, że nie ma naszego odbicia w lustrze, no ale cóż, zdarza się, prawda? Dobra, i gdzie, co by jeszcze mogło zadziałać? Chyba tutaj. Bo wiem, że są achievementy, czy coś, za właśnie takie rzeczy. No, dostałem lekkie ścinki gry, że tak powiem. I więc musiałem zrobić malutkie cięcie. Ale już jesteśmy online. Coben's whole operation was based there, and he turned the place into a fortress. Which, to be fair, it pretty much was to start with. And that was before he filled the place with jumpy guys toting automatic weapons. But Sam knew Coben was in there. And then he might know something about what happened to his daughter. So... No tutaj właśnie często, jak teraz pokazują takie rzeczy, to pokazują no, miejsca, które właśnie wejdziesz i ewentualne zasadzki, które mam, na które możesz już zwrócić uwagę podczas intra, że tak powiem. Dobra, mamy fajne autko. No tak, w sumie nie będzie nam już potrzebne. Dostaliśmy nowy gadżet, lusterko. Korzystaj z niego, aby zaglądać pod drzwiami. Pod drzwi chyba powinno być. Trochę spolszczenie jest niedokładne. I teraz dostajemy taką nową opcję. Możemy otworzyć drzwi. I tutaj możemy teraz sobie patrzeć. I możemy oglądać. Oraz możemy też poprzez to zaznaczać przeciwników. Jak już się domyślacie, właśnie po to, żeby na shifcie. Nawet się nie dotknąłem, babo. Dobra. Tam mamy opryszków do pozbycia się. Aha, bo tutaj jest gościu. Znaczy to jest fajne, że czasami jak wejdziesz, gdzieś się wespniemy, nie? To też ciekawe, że właśnie jak ja tutaj, no nie widziałem tego przeciwnika, ale zobaczyłem w lewym dolnym rogu, że jest śmierć z tego. Śmierć from above. Kurde, tu bym może... Nie, dobra. Zabijmy ich, przepraszam. W normalnym stylu nie będę tutaj ryzykował, że zobaczę widzów, a poza tym tutaj mamy gościa na oknie, a więc będziemy sobie mogli na spokojnie... Okej, tu mamy jednego typka, tylko jednego, dobra. Powrót, otwieramy na spokojnie drzwi, zabijamy
Teraz tutaj w tej grze jest właśnie bardzo fajne. O, chyba zabili tu parę osób, że możemy zabijać poprzez wykorzystywanie różnych rzeczy, jakie tutaj mamy, a więc na przykład tą lampę. Luke. Nie wiem jak. The chandelier from the chandelier. Dobra, mamy te dwie osoby. Oh shit. Co? Okej, mamy już ile? 3, 5, 7 osób, a nikt nawet nie wie skąd. O, to chyba wszyscy? Okej. Dobra. Okej. Zasobniki złoń pozwalają ci wybrać i ulepszyć bronie i gadżety. Dobra. Tutaj mi się ta broń stosuje bardziej podoba. Mimo, że siła ognia ma mniejszą, ale ja myślę, że bardziej będziemy się starać tę grę przejść na cichacza. Aha, bo tutaj już mam ulepszoną z poprzedniego, że tak powiem, gameplayu. Chyba już tutaj nic nie mamy, dlatego ulepszymy sobie to, co tutaj mamy. Dobra. I teraz, czy to się różni jakoś? No, właśnie to jest ten, że tutaj możemy oznaczyć tylko dwóch przeciwników, a dzięki temu możemy już aż trzech, a to no jest różnica. Także wybieramy sobie to. Tak jest. I ruszamy dalej. A tu jeszcze można biec. Okej, przeciwnicy nas tu nie widzą. Wspinaj się. Dobra, hop! Let's go. Dobra, tego gościa na 100% możemy sobie zabić na lightach majtach. Tych sobie zabijemy naszym aimbotem. Wespniemy się. O, tutaj mamy gościa, którego myślę zabijemy sobie w stylu Assassina od tyłu, albo raczej jakiegoś Reapera. Dobra, wyłączmy światełka. Lights out. I teraz tych dwóch zabijemy. O, tego też się nam udało zabić lampą. Lightowo, ja jestem za. Nie wiem. Nie wiem jak. Nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle jak udało mi się. Otrzymano jeszcze jeden? Możemy sobie wziąć? Nie. Otrzymano granat EMP. No i dobra. Teraz sobie schodzimy na kucaka. Ja nie wiem jakim cudem jego nie bolą te. Ja podziwiam go jak go nie bolą plecy. No ja wiem, że to jest pewnie przez trening, ale żeby tak potrafić cały czas chodzić na kucaka. Przez całą grę. Bo zamierzam właśnie tak z nim chodzić. Dobra. Udało nam się zabić. No, I do not want to. Fuck, chciałem zrobić to po asasińsku. Dobra, weźmy sobie tutaj. Tutaj powinno być jakieś rozdwojenie. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Myślę, nie? Kurde. Wcześniej jak grywałem, to nie zdarzały mi się takie przypadki, ale no. Chciałem za chytrze. Tutaj trzeba pamiętać o wielu rzeczach. Tutaj trzeba pamiętać, tak jak mówię, o wielu rzeczach. Dobra. No, trzeba tutaj pamiętać o wielu rzeczach, jak właśnie gaszeniu świateł, strzelanie w światła, między innymi tak też można gasić. Nie wiem gdzie jest, ale wiem, że na pewno nie tam gdzie myślę.
Dobra, to chyba wszyscy. Czy jeszcze ktoś? Ktoś jeszcze chce. Czy ktoś jeszcze chce coś dla Fischera? O, to można było rozpieprzyć kawałki. Ale chyba nikogo nie ma już. Jej. Weapons też. Dobra, to chyba nie mamy już nic lepszego. A Desert Eagle możemy ulepszyć jakoś. Desert Eagle z Diglem, nie? Znaczy Desert Eagle z laserem. Dobra. Teraz polecimy tu. Otwieramy drzwi se tu. Lecimy na górę tam. I lecimy sobie do góry. Hello! Jak ci się tam podoba? Dobra, tutaj wam pokażę prawdziwego skilla. I niby wiecie, zaznaczyli, ale ja patrzcie. Biorę pod uwagę. Kąt? Najpierw ćwiczę rozrzut myszką. I który pierwszy mógłby lepiej zareagować? Myślę, że on. Dlatego. Dlatego zrobiłem to tak. Sam skill. Ponieważ nie chciałem marnować teraz oznaczenia, ponieważ no, uważam, że po prostu się nie opłaca. Tam chyba mamy Kobina naszego. Dlaczego ja go nie mogę zastrzelić? Dobra, zniszczmy sobie już to światło może. No like a man, a was jest tam kurna tysiące. Kurde, zastanów się gdzie idzie. Come on here. Let's go. Tam chyba jeszcze jest to pewnie. I peekaboo. Wspominałeś coś o mojej córce? No i mamy kolejne przesłuchanko. Oj, gdzie by go tu dać? Myślę nad pianinem. Potem... Nie, tu? Może tutaj? Damy? Nie? Dobra, najpierw dajmy sobie go do pianina. Przesłuchaj. If you know what I mean. Ouch. It was just a job. They just gave me a picture and told me to provide a body. That's all it was, a dump job. They isn't good enough. Who were you working for? I can't tell you. A tu mogę coś zrobić? I'm still working for them. They'll gut me if I tell you. O, też coś jest. Tego akurat nie wiedziałem. Dobra. Aj, to wszystko. Oj, nie podoba mi się ten odgłos helikopterów. I do not like it. Aha, gdzie ty idziesz? O, tu kabin. O, tu chodź, ziom. They're bigger than me. Don't you see? They told me. Dlaczego on ma Digla? Dlaczego on ma Digla, skoro mam silencera ze sobą? What the fuck is this shit? The hell I do. Musisz z nim iść. A kurwa. Już lecę. If you're talking to the Ice Queen, Fisher, I'd advise you to listen. She knows all sorts of things you'd be interested in.
What took you so fucking long? Don't move. Hands in the air. No touching. Put your hands up. Put your hands up in the air. Ваше собіщадзання, тут офішер. Hey, dobra, Grim, niech ci będzie, ale jeśli to pułapka. O, dają nam... No, przyspieszył jego zemdlenie, tak? No, bo tak to jeszcze by tam walczył. Bla, 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 ale... On go kopnął w ryj, raz, dwa już zemdlał. He's probably impatient. Look, Colonel Prentice, I got it here as fast as I could. Yes, you did, Oscar. Tom Reed's just not a patient man. Tom Reed. Z Harry Pottera mi się to kojarzy. Nie, tam był Tom Riddle. Reed Riddle. No, można by powiedzieć, że blisko. Nie? Tell you what, Oscar. Take it up with Colonel Reed. They'll take care of you. It was clear someone wanted to talk to Sam. That's why they went to all the trouble of setting him up with Coben's. That's why they tranked him and flew him back home. They needed him docile when they offloaded him at their private airstrip up in the Blue Ridge, because if they hadn't, he would have taken that place upon with his bare hands. Widzicie, jakimi my jesteśmy badasami? He's awake. To jest ta Grim, ruda suka. Fuel is at 3, man. Colonel Prentice, Major Robert. No można i tak, no. Mam nadzieję, że nikt z was tak się nie rozprawia z ludźmi za czegoś, czego wam nie dali. Gościu po prostu zabił, no i tyle, nie? Taki cwaniaczek, nie? Benzyna nie jest za darmo. Tup, 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 tup. I pogadane, nie? Pogadane z gościem, nie pogadasz. Co się na mnie gapisz? No? Wiesz, jesteś fajny? Ciebie też to spotka. Jeszcze nie go gapi, kurde, nie żyje. Ciekawe, co ze mną się stanie. Ale przystojnie. Ale z niego przystojnie, jak sobie myśli o nas. Might take a while, Tom. He's been trained to resist interrogation. I'm authorizing you to use whatever persuaders you need, chemical or otherwise. Get the answers. Nie, tylko nie... Jak już chemicznych, to dawajcie mi tu alkohol. Wtedy wam wszystko wyśpiewam. Anything else? Just get to it. And call me when you have something. I'll be at HQ. Jestem, gra mi się, nie wiem czemu, zminimalizowała sama z siebie i anulowała, wyłączyła nagrywanie, ale już jesteśmy. Chodź tu z tą strzykaweczką, no, patrz jak jestem męski. No, teraz ci damy. Oh yeah. I'm working for President Caldwell as a mole inside Third Echelon. Reed's the new director and he's working hand in hand with our hosts here, a PMC called Black Arrow. They're running a pipeline for stolen Russian EMP tech through Malta. Zalekona jest brzydka, tak, tak bardzo się nie postarali przy jej kurczym modelu, że no to jest fuj po prostu. Ciałko ma takie nawet, ale kurde no... Rej to ma paskudny. Więc błagam go, nie róbcie zbliżenia na jej rej. Really? Then again, you seem more interested in field work these days. Stop it. I need you to do this. The second I make a move, my cover is blown. But you're on the outside now. You are free to act. I don't do this sort of thing anymore. Tell that to the men you killed in Malta. Now, if you don't make it look like you escaped and attacked me, I'm dead. So make it look good, Sam. Hit me. Do what you have to do. Grim, let me remind you, I'm out of the game. You're not. No dobra, wszystko fajnie, ale kurde, jebni ją, nie? One hint about her. Only one hint about Sarah, and you dove right back in. What do you know about her? No i... Tak jak powiedziałem, wystarczy jedno słówko na temat jego córki i już. No i co my zrobimy, Sam? Mamy opcję, uderz. Yeah! Come on! O kurwa, ty dziwko, ja uderzyłem w szafkę, a ty tutaj mi w twarz? Po tym, co przeżyłem, ty jeszcze mnie śmiesz bić? She's dead. Lambert told me she was dead and I take his word over yours.
She's alive, Sam, and I know where she is. I've known all along. She's alive, you know. She's alive. You're lying. Why you're should lying. I believe you? Because yo, my people have... You are lying. I do not want to believe. Me, you get to I'm going to spin. I'm going to spin, motherfucker, bitch. Look at me. Look at me spinning. Look at me spinning. It's out of my hands. Kurwa, kurwa, kurwa. Co tu zrobić? Kurwa, kurwa, kurwa. Co tu zrobić? Znaczy się... Kurczę, kurczę. Nie wiem, 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 nie wiem. A może by tak. You're not lying to me about this, or I'll kill you. You understand me? I will kill you. Sam, I've been lying to you about this for years. Ja zapasz się na ten, może na ten ryj. Uderz ją. Może będzie ładniejsza. Mogę wybrać? Yeah. Patrz, jaki moc, okay. To się nazywa plaszczak. To się nazywa plaszczak. Od razu babka krwawi z nosa, nie? Okay, that'll do. Okay, wystarczy. Good work. Shut up. Here. My car is just outside their security gate. It's a red T208. I disabled the GPS locator chip, so Third Echelon's birds can't find it. And take this snake cam. It's linked with this phone. The signal's encrypted. In case you get lonely. So I can set up a call with Sarah to prove to you that she's alive and unharmed. Now we need to get you out of here without them coming after you. C4 should help with that. There's some right outside. Get it and call me back. I don't get the gun. Nie dostanę spluwy. Wiesz, ta broń jest right zdecydowanie większa niż jej postać w ogóle. No, nie wydaje wam się, że ta broń jest dosłownie za duża? A teraz już jakby jest... O, i widzicie, zmieniło się i teraz jest jakby normalna. Dobra, także myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z tej serii. Mam bardzo szczerą nadzieję, że wam się spodoba ta seria, bo ta gra jest naprawdę super i to, co będzie później w ogóle, to naprawdę będzie się coraz bardziej nakręcać. Jest dużo wspinaczki, różnych fajnych pomysłów, zabijań, stylów i tak dalej, te przesłuchania, to wszystko, no myślę, że naprawdę to będzie warte oglądania, dlatego proszę oglądajcie inne filmiki niż tylko Step 2 z taką samą oglądalnością, bo to wtedy mnie motywuje po prostu, a tak to jak już to wiele razy mówiłem, jeżeli tylko ciągle chcecie TF jest grą, no już po prostu upadającą, to mój kanał za jakiś czas po prostu przepadnie tak naprawdę. Ale dobra, mniejsza, nie dołujmy się. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, na razie i cześć.